A do samochodu już wsiada Edyta Rzemła, onet.pl, i pułkownik Robert Stachurski, były szef obrony powietrznej Dowództwa Operacyjnego. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Już właśnie Państwa przedstawiłam. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Z moim poprzednim gościem rozpoczęliśmy wątek bezpieczeństwa i tego, jak on się czuje jako polityk, czy bezpiecznie rzeczywiście, patrząc na sytuację na polskim niebie. Jak mamy się czuć, patrząc na to wszystko, będąc laikami w temacie? Lekko zatrwożeni, to na pewno. Dlatego, że jeżeli jest tak głośno o sytuacji z 16 grudnia, to... Pół roku minęło. Dokładnie. Dzisiaj jest 16 maja. Dokładnie, a najgorsze jest w tym wszystkim to, że premier nie wie, przynajmniej tak mówi, prezydent nie wie, no i wychodzi na to, że minister nie wiedział. No to kto ma wiedzieć? Minister, premier i prezydent. No to dlaczego tak jest? Co nie działa? Gdzieś informacja utknęła. Najprawdopodobniej utknęła u ministra obrony narodowej. Najprawdopodobniej... Ale to jest syndrom mam, a się nie podzielę? Wiem, ale nie powiem? Mam, ale się boję powiedzieć, bo wizerunkowo będzie klapa. Bo skoro w listopadzie ogłaszam budowę systemu, wielowarstwowego systemu obrony powietrznej, a tu nagle... A potem w grudniu mam dyskusję z Niemcami, tak? A propos... I rezygnuję z obrony. Tak. Rezygnuję ze wspólnej europejskiej obrony powietrznej, bo mówię, że Polska ma już system... Bo to był ten czas. Tak. Po przewodowie i budujemy, my już mamy najlepszy, my nie musimy budować tego przede wszystkim z Niemcami, z Wielką Brytanią. Z Unią Europejską. Praktycznie z Unią Europejską, tak. A wszystkie te państwa, trzeba powiedzieć, są w systemie obrony powietrznej NATO. Także jeżeli chciały budować ten system i budują ten system, będą budowały, to znaczy będzie jeszcze lepiej dla tych państw. Będzie bezpieczniej. U nas niestety chyba względy polityczne i niechęć do różnych państw, do różnych nacji, robią to, co robią, że będziemy chyba mniej bezpieczni. Ja powiem w ten sposób, taka degradacja obrony powietrznej, o tak to można powiedzieć, nastąpiła od chwili likwidacji Wojsk Obrony Powietrznej kraju w 90 roku. To były specjalne wojska, które miały tylko zadanie ochronę polskiego nieba. Teraz te... Ale mamy elementy... Mamy tak, mamy rakietę z 16 grudnia, mamy poszukiwania przez całą Polskę balonu, całą Polskę, tak? Bo media mają siłę, angażowani są wszyscy obywatele, którzy mogliby coś zobaczyć, coś znaleźć i natychmiast zgłosić. A do tego jeszcze mamy drony na lotniskach, czy to w Warszawie, czy to wczoraj w Katowicach. Jeżeli pytasz mnie o to, o te poszukiwania teraz balonu i jakby jak to połączyć z tym, co się stało 16 grudnia, to mamy obraz jeszcze większej nędzy i rozpaczy. Ponieważ 16 grudnia zawiodło wszystko. Ja jestem oczywiście skłonna uwierzyć, że wojsko informowało ministra i z moich informacji tak wynika, że wojskowi poinformowali ministra, że na ich radarach pojawił się obiekt nad Białorusi i zniknął. Później ze względów politycznych zaprzestano poszukiwań na szeroką skalę i zostawiono taki gorący kartofel gdzieś, niech on sobie ostygnie, lekceważąc zapominając o tym bezpieczeństwo obywateli. Tutaj zrobiono coś wręcz przeciwnego. To jest takie wyciąganie wniosków po fakcie, ale też myślę, że tutaj pojawiła się ogromna nadgorliwość, bo przede wszystkim nie wiem, prawdopodobnie był to balon meteorologiczny, pewnie
fajnie z aparaturą rozpoznawczą, bo on wleciał w naszą przestrzeń przecież w nieprzypadkowym momencie. Po awanturze z rakietą oraz w momencie, kiedy na poligonach trwają największe ćwiczenia wojskowe. Ostatnia faza tych ćwiczeń. Więc pewnie... Rosjanie chcieli wiedzieć, co tam się dzieje, więc upiekli dwie piecze nie na jednym ogniu. No dobrze, ale to są prowokacje, z którymi będziemy mieli do czynienia coraz częściej, bo jest pan fachowcem w temacie. Proszę powiedzieć, jak pan to czyta? Jak pan czyta tych, którzy rządzą wojskiem po tamtej wschodniej stronie? To znaczy są... na pewno wyciągają wnioski. To nie można powiedzieć, że to są głupi ludzie, którzy tylko wysłali i koniec. Spadła rakieta. Z tej rakiety wyciągnięto wnioski. Wyciągnięto wnioski na pewno z balonów. Ja też postawię taką hipotezę, że ten balon już mógł zostać podniesiony, ja tak wczoraj nad tym myślałem, mógłby zostać podniesiony już przez kogoś innego, przez kogoś, kto miał podnieść ten balon, także możemy już nie znaleźć. Gdzie on spadł. Wiedząc, gdzie on spadł, dokładnie. Druga sprawa, on mógł zostać już, mieć na sobie jakiś ładunek, który mógł dokonać samozniszczenia tego balonu. Także przede wszystkim aparaturę, bo skoro zaczął gdzieś spadać, no to... Natomiast w naszym społeczeństwie teraz jest jakby podniesione ciśnienie. My się boimy, bo coś wpada. Myślę, że teraz akurat ten stan zagrożenia jest mniejszy niż w grudniu. No dobrze, pomieszanie z poplątaniem. Otwieramy media, czytamy o rakiecie, czytamy o balonie, czytamy o tym, że minister Błaszczak nie idzie tą samą linią, co idzie armia. Czy to w ogóle jest sytuacja, w której minister Błaszczak jest w stanie dogadać się z wojskiem? Czy on się dogadał? Czy oni nawzajem się słuchają? Czy tutaj jest... jak wygląda ta relacja? Bo znaczy, ja powiem szczerze, nie wiem. Jakby patrzę i nie rozumiem. Wszystko jest dla mnie chaosem. Powiedziała pani, otwieramy media, czytamy, spadła rakieta, wleciały balony. Ja powiem w ten sposób. Będąc 10 lat szefem obrony powietrznej, wiem jedno, że były takie sytuacje, które my też uznawaliśmy za ewentualne prowokacje, za sprawdzanie systemu obrony powietrznej ze strony Białorusi czy Rosji. Ale czy państwo czytaliście o tym? Nie, dlatego że wszystko odbywało się gdzieś na stanowiskach dowodzenia. Ministrowie wiedzieli, szef sztabu generalnego wiedział. Czyli takie tematy wolą dyskrecję. Tak, bo jest spokojnie, ludzie nie denerwują się. To dlaczego tym razem wygląda to inaczej? Tam nie ma panowania nad sterami? Ja napisałam wczoraj tekst, który można przeczytać w Onecie, o tym, jak bardzo wygląda dobry sytuacja na linii wojskowej Ministerstwa Obrony Narodowej. Sytuacja wygląda źle. Jest ogromny konflikt między najważniejszymi dowódcami polskiej armii, a zwierzchnikiem, nie zwierzchnikiem, a ministrem. Ich przełożonym ministrem. I dowódcy nie ufają ministrowi, ba boją się meldować o problemach. To zawsze był problem wojska, ale w tej chwili on urósł do takich rozmiarów, że paraliżuje funkcjonowanie armii, czyli armii, która ma stać na straży naszego bezpieczeństwa. Z kolei minister jest bardziej politykiem niż strażnikiem naszego bezpieczeństwa, więc kto tak naprawdę nas strzeże? Mam wrażenie, że te wszystkie klocki już się rozpadły i ten system trzeba będzie zbudować na nowo. Ja uważam, że tu nie ma niewinnych w sprawie rakiet. I wojsko, i ministerstwo wolało schować sprawę rakiety pod dywan dla własnych, partykularnych celów. Politycznych. W przypadku Ministerstwa Obrony to były cele polityczne, w przypadku wojska były to bardziej cele związane z relacjami z ministrem obrony, ale też myślę, że w grę wchodziły kwestie natowskie, międzynarodowe. Kolejna rakieta po przewodowie, która wpada w naszą przestrzeń powietrzną. Może taka potrzeba pokazania, że my nie potrzebujemy pomocy, że mamy się świetnie. Tak. Znaczy tak, ja myślę, że tutaj troszeczkę strach wojskowych przed władzami cywilnymi. A może stracę stanowisko, bo wyjdę i powiem
że jest coś nie tak. Troszeczkę wychodzi tutaj brak asertywności wielu wojskowych na wielu wysokich stanowiskach, bo trzeba było w momencie, kiedy prawdopodobnie, nie mówimy dzisiaj na 100%, że minister zabronił poszukiwania i nakazał ciszę jakąkolwiek w eterze, trzeba było powiedzieć nie, bo szukamy do skutku, dlatego że nie wiemy, co spadło. Co może być zagrożeniem, co może być głowicą, co może wydarzyć się w miejscowości, w okolicach, w której rakieta spadła. I to jest, najbardziej mnie to przeraża. Kiedyś jednak dowódcy, wielu dowódców było bardziej asertywnych, potrafiło powiedzieć nie, albo wytłumaczyć z tym, że tutaj za daleko zaszło, dlatego że po przewodowie, w momencie, kiedy całe społeczeństwo już wie, że zginęło dwóch Polaków i ta medialność, między innymi pana ministra Błaszczaka, który wszystko ogłasza. No tak, wczoraj stanął przy Hajmarsach i też ogłosił. Tak, oczywiście. Ja rozmawiałem kiedyś z panią redaktor Rzemu, że no, czy ktoś zna rzecznika prasowego Ministerstwa Obrony Narodowej? Nikt. Rzecznikiem jest minister Błaszczak. Tak. To jest rzecznik praktycznie, bo chyba żaden dziennikarz nie zna, nie rozmawia. No ale tak, z rzecznikiem. On gra na siebie. Tak, ale powinien grać na bezpieczeństwo Polski, bo minister jest odpowiedzialny i do tego wszystkiego jest przedłużonym ramieniem zwierzchnika sił zbrojnych w bezpieczeństwie narodowym. To poprzez niego kieruje zwierzchnik sił zbrojnych zgodnie z konstytucją siłami zbrojnymi. Hipotetycznie. Pan reprezentuje stronę wojskową, a minister Błaszczak w dalszym ciągu Ministerstwo Obrony. Wyobraża pan sobie taką komunikację i taką sytuację, takie komentarze, takie konferencje prasowe? Nie przerzucałbym się z ministrem. Ja powiem w ten sposób, jeżeli czułbym się niewinny, bo powiedzmy sobie szczerze, teraz dowódca operacyjny ma według oświadczenia ministra poważne zarzuty. To są z kodeksu wręcz karnego, jeżeli można byłoby powiedzieć, bo zagrożony odsiadką do 3 lat. Mm-hmm. 231 zaniedbanie obowiązków, tak? No, co jest w tym momencie, ja nie wiem, osobiście raczej podałbym się do dymisji i rozmawiał z... Przede wszystkim tej komunikacji na linii dowódcy ministerstwo nie będzie, ale jej też nie było. Ta cała sytuacja wynika właśnie z tego, że ta współpraca zupełnie zamarła na linii wojska, ministerstwo obrony. No dobrze, ale my za granicą, za naszą wschodnią granicą mamy w tej chwili wojnę. Sytuacja jest wyjątkowa i niespotykana od wielu, wielu lat. Mamy również konflikt personalny na linii szef-sztabu minister obrony narodowej. No i prezydent jeszcze. No to kto tu powinien podać się do dymisji? Kto powinien odejść dla dobra i dla bezpieczeństwa nas wszystkich? Znaczy, gdyby odrobinę honoru, pojęto w ten sposób, miał minister Błaszczak... Ale minister Błaszczak jest politykiem, a nie wojskowym. Tam honor niepotrzebny jest chyba w polityce. Ale powinien być. Niepotrzebny? Uważam, że bardzo. Bardzo potrzebny. No, ja nie obserwuję. Zwłaszcza w resortach siłowych Nie możemy mówić, że honor w polityce jest niepotrzebny. Honor jest zawsze potrzebny. To jest, nie wiem, no bez honoru funkcjonujemy jak trochę na ślepo. Na co dzień każdy z nas powinien potrzebować jakiegoś honoru według jakichś zasad funkcjonować. No dobrze, to zakładając, że minister Błaszczak ma ten honor, co powinien zrobić? Podać się do dymisji. Bo to on jest odpowiedzialny za ochronę przestrzeni powietrznej zgodnie z ustawą o ochronie granicy. No ale nie wierzę, że to się wydarzy. Bo to się nie wydarzy. No nie właśnie. Wydarzy się. Proszę zwrócić uwagę. Sytuacja najprostsza, jaka może być. Prezydent jedzie na Anakondę, spotyka się z szefem sztabu generalnego, spotyka się z dowódcą operacyjnym, jest tam też dowódca generalny. A gdzie jest w tym czasie minister obrony narodowej, zamiast być wśród żołnierzy z prezydentem? Mhm. Jest na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Bo jest politykiem. Tak. Gdzie jest minister odpowiedzialny za przestrzeń powietrzną naszego kraju, gdy balony są poszukiwane, bo były dwa, tak? Jeden gdzieś tam na Danii. Ale według pana rakieta była jedna?
prawdopodobnie tak. Ja bym nie dywagował i nie roztrząsał tematu, czy były dwie, czy trzy, bo media różnie zaczynają podawać. Znaleziono jedną, niech będzie jedna, z zapisów, powiem w ten sposób, z zapisów Wojsk Radiotechnicznych można by było odczytać. Jest tak zwana obiektywna kontrola, można byłoby to wszystko sprawdzić. Natomiast najważniejsza rzecz. Minister, który odpowiada za przestrzeń powietrzną, za obronę powietrzną, w momencie, kiedy poszukuje się naruszyciela przestrzeni, siedzi i klaszcze na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Niedopuszczalne. Niedopuszczalne. Smutne przede wszystkim. To jest jakby zupełny brak zrozumienia. Mamy wojnę, mamy trudną sytuację międzynarodową, jesteśmy krajem przyfrontowym, a tak naprawdę wszystko dzieje się podskórnie, wszystko koroduje, gnije. Mówimy o właśnie wojsku, o systemie bezpieczeństwa państwa. No, tak nie powinno być. Tak nie powinno być. Ja odsyłam oczywiście wszystkich do twojego wczorajszego artykułu, bo on na onet.pl jest dostępny, więc można przeczytać o tej sytuacji, którą opisałaś. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. I obserwujemy i śledzimy, patrzymy na to nasze polskie niebo. Tak jest. Piszemy i nagłośniamy. I uważajmy. Tak, wchodząc do lasu. Co znajdziemy informujmy. Spadnie. Tak, dokładnie. Jak zawsze trzeba liczyć na siebie. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo serdecznie.